Tylko jestem Sylwionik. Dzisiaj taki dłuższy odcinek. Najważniejsza sprawa na początek. Dzisiaj będę robił live'a, gdzie będzie giveaway na 5 Melton Boxów. A to będzie live o godzinie 17:30. Mam nadzieję, że wtedy zrobię. I to będzie z Pokémon Randomizer Emerald, gdzie Pokémony trenerów będą losowe. Ostatnio złapałem chyba Magnetona, Funpi oraz moim starterem był Tropius, a walczyłem z Regieisem, bo trener takiego Pokemona miał, więc jest ciekawie, nie powiem. Na początku odcinka jeszcze chcę powiedzieć, że takiego oto Chandelura trafiłem z Trade'a. Ja się bardzo cieszę, jego seta to, jego max CP to 3268, więc ja to będę maksował, ale mam dużo boksów do maksowania i w końcu postanowiłem, że coś zrobię z moim deckiem. I na Halloween moim deckiem jest tutaj Galvantula, Tentacruel oraz Golbat. Ja wam pokażę tutaj Great. Tutaj sobie napisałem Great i wszystkie mowy to Volswitch, Discharge. Dużo Stardustu mi poszło, bo nie miałem przygotowanych. Tutaj jest takie Iwiny, jakie mam na niej. Tutaj jest Iwina Tentacruelu, czyli jest Potion Jab, AC Spray. I tutaj jest Purified Golbat. Purified Golbat, który taki IV i ma Wing Attack Potion Fang. Więc to jest bardzo dobry team. Ja sobie nim teraz gram. Jestem na 5 rankingu, a na ostatnim sezonie byłem na 1, to przynajmniej coś. I no, gram pod Stardusta i pod Rare Candy, więc my się widzimy w pierwszej walce. Dobra, już pierwszego ziomeczka mi tutaj dobrało, akurat mam super efektywnego poka na tego Azumarilla, ale on będzie zmieniał. Albo i nie. Tak, zmienił na Venusaura i ja mogę zostać w sumie. I 3 ataki na Galvantula i już mamy Charge'a, więc to jest fajne, poszedł. Discharge jest dobry na tego oto tutaj Venusaura. Ja używam tarczy, bo czemu nie, jak mam jeszcze zielone HP, a to jest Venusaur i on pewnie ma Sludge Bombę, to ja sobie użyję. I kolejny ataczek. On pewnie tarczy użyje. Tak jest. I on jest szybszy. I ja teraz sobie nie używam. Ale mi pewnie padnie Galvantula, więc no cóż. Więc teraz biorę Golbata, który jest na niego super efektyw. Ja tego Golbata już sobie fastami wezmę, tego Venusaura zjadę. I co teraz? Kolejny Pokémon. Zastanawia się. Mam Marowaka. Marowak jest na mnie teraz super efektyw. Chyba. Z tego pamiętam. Więc sobie zmieniam teraz na Tentacruela. Ja na jego nadwerię, on na mnie. I ja sobie już wyznaczę. Naprawdę dużo mnie nie zrobi. A jeśli sprawia mu defensywa sprawie, nie? Więc to jest na plus. I no. I atakuję. Ja już mam tarcz. On chyba ma jedną. No, on jest na mnie super efektyw. To właśnie. To jest ten minus. Ja bym wziął Azumarilla. Ja na Azumarilla jest teraz super efektywna. I jeszcze mu defensywa spada. Niech atak pójdzie na... Zrobiłem głupotę, bo on nie może ściągnąć na hita, ale ma... No właśnie. Zrobiłem głupotę. Ale nie przemyślałem tego. Więc ta walka raczej będzie przegrana. Ale został mu tylko Marowak, który ma low HP i mi się może nie blisko było. Proszę, atak mam. Dobra, mam. Ale on nie spadnie. Jak defensywa pójdzie do domu? Proszę. Proszę, proszę, proszę zejść na fast, tak nie? Czy on mnie ściągnie? Proszę. Aha, bo on ma dwa ataki. No to GG. Gdybym nie wyciągnął tego Golbata, bym wygrał. Ale oczywiście, że muszę zrobić głupotę. Największą.
Bo zapomniałam. No i co, na gdybatę po prostu. Widzimy się następnie. Galvant Mudo, a on ma Scizora. Shiny Scizora. No to teraz nie wiem. Okej, okay, on ma lagi, dobrze. Dla mnie spoko. Ale mogę fastami jechać na niego, jak ma te lagi. Mogę fastami cały czas, ale mam nadzieję, że... Co się stało? Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Ja po prostu fastami go zjadę. O! Żyje! Wrócił. Już bez teaser, ale wrócił. No, to już chyba będzie wygrana. Dobra. Używam. Może jednym, a to tutaj Galvantula się uda wygrać. Absalona. I jeszcze raz Discharge. Tego mam też. Mam nadzieję, że to będzie dobre na niego. No. I się udało tylko Galvantula to wygrać. Bo gościu był na zadło. No, ale ja takie walki lubię. Jak dla mnie się poddają. I kolejna walka. Nie ma Azumarina. I się poddał. Okej. Okay. Spoko. Dla mnie spoko. Kolejna walka. Proszę, proszę, proszę. Dobra, wygrałem to. Chyba. Proszę. Mam nadzieję, że to wygrałem. Tak, wygrałem to. Ojejku, gdybym miał tego Shadow Balla, to już by było po mnie. W sumie to ona, bo to damski skinek postaci w Pokémon Go. No i co? Ile jeszcze zostało? Do odebrania tutaj Silver i mam tutaj Squirtle. A Price? O Jezu. No i co? Ostatnia walka.